12 października wspominamy świętego Edwina, króla. Edwin urodził się w drugiej połowie VI wieku. O jego młodzieńczych latach wiemy mało. Spędził je na wygnaniu. Po odzyskaniu tronu musiał nieustannie walczyć z sąsiadami, aby utrzymać swoje królestwo. W owym czasie Anglia była bowiem podzielona na szereg królestw i księstw. Dzisiejsze hrabstwa są ich śladem. Księstwa te wzajemnie się zwalczały, aby poszerzyć swoje granice. Pozycję Edwina umocnił sojusz z królem Kentu, świętym Ethelbertem. Przyjaźń obu władców utrwalił ślub córki Ethelberta, Ethelburgi, z Edwinem. Pod wpływem Ethelberta i jego córki także Edwin przyjął chrzest w roku 627 z rąk świętego Paulina z Yorku. Był to więc drugi w kolejności król w Anglii, który przyjął chrzest. Edwin z całym zapałem neofity zabrał się do pozyskania wszystkich swoich poddanych dla Chrystusa. Nie tylko udzielił świętemu Paulinowi swego poparcia, ale sprowadził misjonarzy, wystawiał kościoły i skłonił panów królestwa, aby poszli w jego ślady. Tak piękne dzieło zniszczyli pogańscy sąsiedzi, Walijczycy, którzy najechali na królestwo Northumbrii i je zajęli. W decydującej bitwie z o wiele liczniejszym wrogiem zginął Edwin. Potomność uznała go za męczennika w obronie wiary. Jego ciało złożono w opactwie Whitby, a jego doroczną pamiątkę wyznaczono na 12 października. Datę tę utrzymało nowe martyrologium rzymskie. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam, słabym ludziom, Twoich świętych jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążyli do Ciebie, naśladując świętego Edwina, króla, którego narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.